Cześć. Zastanawialiście się, co w sytuacji, kiedy dojdzie do godziny W? Gdzie pójdziecie? Co zrobicie? Jakie będą wasze ruchy po kolei? Gdzie wy się schowacie? Gdzie schowa się wasz partner życiowy? Gdzie się schowa wasze dziecko? To może być w każdej sytuacji. Możecie być w pracy, możecie być w domu. Wasze dziecko może być w szkole, w przedszkolu. Gdzie ich znaleźć? Gdzie oni się będą ewakuowali? Zaraz wam coś pokażę. Wchodzimy na stronę rządową gov.pl. Szukamy aplikacja schrony, wchodzimy sobie w nią, pod lupką wpisujemy adres, pod którym mieszkamy, pracujemy, adres, pod którym przebywają nasze dzieci i aplikacja momentalnie nam się zbliży do naszego adresu. Ja podałem akurat adres firmy, tutaj mieści się firma, najbliższy schron firmy mamy tutaj, podejrzyjmy go. Jest to obiekt doraźnego schronienia, przeznaczony na 133 osobników, o szacowanej powierzchni 200 metrów kwadratowych. Więc oczywiście wybór należy do ciebie, czy chcesz wiedzieć, gdzie w sytuacji kryzysowej się schronić, a może, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, gdzie się schroni twoja rodzina i skąd ją odebrać. I nikt tutaj nie porusza tematu zastraszania, ale przygotowania się od strony psychicznej, że nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, to nie będziesz błądzić jak ślepy kret, nie wiedząc, gdzie się udać, co zrobić, w jaki sposób się z kimś skontaktować, tylko będziesz wiedzieć, jak postępować i przede wszystkim, jak odnaleźć swoją rodzinę. Wybór należy do was. Piszcie, co o tym sądzicie, a ja będę dalej dawał wam informacje, w jaki sposób w sytuacji W będziecie mogli racjonalnie działać. Także oby wam się to nigdy nie przydało, ale lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Na razie, hej!